Ciekawe, prawda? Czy ktoś z was może już wie, co się kryje w szafie? To na pewno jest bogin. Bardzo dobrze, panie Tomas. A teraz może ktoś mi powie, jak wygląda. Nie wiadomo. A ona tu skąd? Bogin to jest widmo. Przybiera postać tego, czego ktoś w danej chwili się boi. Dlatego jest taki... Taki przerażający, tak? Na szczęście istnieje bardzo proste zaklęcie obezwładniające bogina. Przećwiczmy je razem. Bez różdżek na razie. Słuchajcie. Ridiculus. Ridiculus. Nieźle, ale trochę głośniej i wyraźniej. Słuchajcie. Ridiculus. Ridiculus. Ależ to idiotyczne. Bardzo dobrze. Zakończyliśmy łatwiejszą część. Samo zaklęcie nie wystarczy. Bogina tak naprawdę wykończyć może śmiech. Musicie sobie tylko wyobrazić kształt, który według was jest zabawny. No na przykład... Neville, możesz tu do mnie podejść? No chodź, nie wstydź się, proszę. Proszę. Słuchaj, Neville, co cię najbardziej przeraża? Profesor Snape. Słucham? Profesor Snape. Profesor Snape. Tak, nie tylko ciebie. O ile wiem, mieszkasz z babcią. Tak, ale nie chcę, żeby bogini się w nią zamienił. Nie. Nie zmieni się. Jej ubrania nas interesują, a teraz skup się i przypomnij sobie, co nosi. Ma czerwoną torebkę. Nie mów tego głośno. Jeśli ty to zobaczysz, my też. Kiedy otworzę tę szafę, zrobisz dokładnie tak. Przepraszam. Co wyobraź sobie profesora Snape'a w ubraniu babci? Dasz radę? Dobrze. Przygotuj różdżkę. Raz, dwa, trzy. Myśl, Neville, myśl. Ridiculus! Cudownie, Neville, cudownie. Niesamowite. Dobra, wróć do reszty. Ustawcie się w kolejce. Jedno za drugim. Macie sobie wyobrazić coś, czego najbardziej się boicie. I przeobrazić to w coś śmiesznego. Proszę. Ron! Skoncentruj się, skup się, bądź dzielny. Dobra, różdżka w górę, Ron, różdżka w górę. Ridiculus! Świetnie! Widzicie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze! To było absolutnie niesamowite. Parwati, proszę, zaczynaj. Pokaż, co potrafisz. Panuj nad strachem. Gotowa? Ridiculus! Następny. Śmiało, śmiało. Niesamowite, bardzo zabawne. Przepraszam za to. Na dzisiaj wystarczy. Proszę bardzo, pozbierajcie teraz wasze książki. To już koniec lekcji. Dziękuję. Przepraszam, z boginami nie należy przesadzać.